Sobie życie. Życia wielki cud jest jak piosenka, co refren ma barwę dźwięków i nut. Zgrany chór dobrze zna, a w zespole tak znakomitym małą nutką też warto być. Odkryj z nami życie, życie wciąż uczy nas, jak żyć. Wątroba. Wątroba działa w organizmie jak fabryka chemiczna. Choć wątroba stanowi tylko 2% masy ciała, potrzebuje ona 1/4 tlenu przenoszonego przez czerwone krwinki, prawie tyle, ile mózg. A cukry, nukleotydy, bardzo dobrze. Trawienie przebiega bez zakłóceń. Dokąd one idą, poruczniku? Do wątroby oczywiście, która jest wielkim magazynem cukru oraz fabryką białek. Białek, czyli czego? Białko jest materiałem budulcowym dla wielu części organizmu, jak cegły w budowie domu. Czy organizm będzie budował domy? Nie gadaj głupot. Białka są potrzebne do budowy czerwonych krwinek, osocza krwi i wielu innych. Nawet przeciwciała są zbudowane z białek. Patrz, witaminy. Wątroba zawsze trzyma je w zapasie. Czy jest coś, czego wątroba nie potrafi? Oczywiście. Wątroba ma swoje słabe strony. Musimy jej dobrze pilnować, ponieważ jest wrażliwa i łatwo łapie infekcje. Zajmijcie się tym, posterunkowy. Aha. Komórki, które mają coś do ocenia, idą tam. Słucham, kim i skąd jesteście? Jesteśmy cząsteczki tłuszczu świeżo strawione. Nie mam wątpliwości, możecie wchodzić. Jesteśmy nukleotydy, przy pana. Doskonale, proszę wchodzić. Jesteśmy peptydy, nie wie pan? Używa się nas do budowy białek. Jaki ładunek dzisiaj przewozisz, chłopcze? Tego to są takie jakby... Toksyny, prawda? Wiedziałem! Toksyn nie tolerujemy, trzeba to paskudztwo usunąć. A, cukry, zapraszam. Stać, stać! Cząsteczki tłuszczu idą do działu produkcji żółci, to tam. Tak, wzywają was do działu montażu białek, do rybosomów, to tam. Aha, cząsteczki cukru, właśnie na was czekamy. Jedźcie szybko, zapasy powoli się kończą. Stać! Stać!
Ej, spójrz. Co? Widzisz to, co ja widzę? Ale co? No patrz. Zabieraj to ze mnie! Bardzo przepraszam. Co wy? Co wy, jak proces droga wyprawiacie? O! Nadciągają podejrzane substancje, szefie. Jakie podejmiemy kroki? I miliony nukleotydów. Co my z nimi zrobimy? Cukier, szefie, tony cukru! Mistrzu, zarejestrowałem nadmierne obciążenie cholesterolem! A ja zarejestrowałem sporą nadwyżkę żelaza! Niech pan powie, co robić! Słuchajcie, przyjmujemy różne substancje, gromadzimy je, przerabiamy i ponownie dostarczamy, gdy są potrzebne. Zajmijcie się nimi, panowie, i bardzo proszę, bez paniki! Jest zamówienie na żółć, mistrzu, do emulgacji tłuszczu. To jedno z naszych głównych zadań, mój drogi. Pomoc w trawieniu. Szybko zrealizuj zamówienie. Chciałbym poćwiczyć czytanie. Tu jest napisane, droga wątrobo, prześlij proszę szybko dużo cukru, podpisano mózg. Mistrzu, mózg prosi, żeby mu szybko przysłać dużo cukru. I to jest normalna prośba, ponieważ mózg nie gromadzi własnych zapasów, a naszym zadaniem jest wysyłać cukier na górę, więc do roboty. Aha. Cześć! O! O, rozumiem. Potrzebna jest szybka dostawa cukru do mózgu wysłana żyłą wątrobową. Pobudka! Mamy pilne zamówienie z mózgu. Kto pojedzie? Normalne dostawy gotowe. Możemy wysłać ekspresem, jeśli trzeba. Skoro pilne, to ja od razu mogę wyruszać. Jestem gotowy do startu. Cóż, to dla mózgu, a on zawsze ma pierwszeństwo. Dobra, pilocie, ty polecisz. O! Wiesz, stary, ciekaw jestem, po co mózgowi tyle cukru? On dużo pracuje. No tak, dużo. Tyle, co my. Cukier dla mózgu przez żyłę wątrobową i krążenie duże. Wysypuj! Wątroba jest jednym z naszych największych klientów, a także dostawców. Guzik mnie to obchodzi. Nienawidzę dwutlenku węgla. Niedobrze mi od niego. Nie lamentuj, Hemo. Jesteśmy blisko serca, potem idziemy do płuc i tam już dostaniesz tlen. Chyba możesz jeszcze chwilkę wytrzymać. Mam nadzieję. Tylko myśl o tlenie jakoś utrzymuje mnie na nogach. Nic dziwnego, że zbaraniałam, jak ty traktujesz cukier, prostaku. Ej, stop! W żyłach nie wolno rozwijać takich prędkości. A coś ty taki służbista, chłopie, co? Zakłócasz spokojny przepływ krwi w czasie mojej służby, piracie drogowy. Co się wściekasz? Jest pan z Policji Federalnej, nie wiedziałem. Się wie, muszę zaprowadzić całe stado cukru prosto do mózgu. Ależ oczywiście, szefie. Z drogi śledzie, bo konwoj jedzie! Cześć, stary. Dasz radę się wspiąć? Spoko, dam radę nawet dwa razy, patrz. O!
Skaleczyłeś się w nogę. To tylko otarcie. Czemu spadłeś? Skurcz mnie złapał i tyle. Nie będziemy ryzykować. Każda rana, nawet mała, może być źródłem infekcji. Potrzebne są płytki. Gdzie się podziewają? Nie widzę ich. Zostały powiadomione. Na pewno za chwilę tu będą. Już są. Proszę spojrzeć. Chyba trochę za miękko, co? Potrzeba tu sporo fibryny. Całkowita racja. Bez fibryny żadna rana nigdy się nie zagoiła. O, popatrz tam. Trzymajcie się. Spokojnie, fibryna zaraz tu będzie. Ale ja już się nie utrzymam. Nie puszczaj. Dlaczego jeszcze nie ma fibryny? Ja też zaraz nie wytrzymam. Wytrzymajcie tyle, ile możecie. Za chwilę przyślemy fibrynę. O, trzeba go obudzić. Czy to konieczne? Naprawdę? Przestańcie się zastanawiać, tylko działajcie. Potrzebna jest fibryna, 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 jasne? Ale... Mamy paskudne zadrapanie, które ciągle krwawi. Gdzie fibryna? Kto mnie obudził, co? Mam nadzieję, że to coś ważnego. Do czego ta fibryna? Szefie, mamy zadrapanie, które nie chce się zamknąć. Więc na co jeszcze czekasz? Idź tam i złóż zamówienie na fibrynogen. Na fibrynogen, mistrzu? Nie fibryny? Już biegnę. Pilne zamówienie na fibrynogen. Mistrzu, po co zamawiać fibrynogen, skoro brakuje fibryny? Nie rozumiem. No to bardzo proste. Naprawdę? Fibryna przypomina mocną sieć z włókna, które trzyma wszystko razem. I właśnie ta sieć jest tkana na miejscu z pojedynczych włókien fibrynogenu. Proste, co? Te furmanki mają dzisiaj absolutne pierwszeństwo, bo wiozą pilne dostawy fibrynogenu do naprawy pękniętego naczynia krwionośnego. Cóż, możemy zasklepić ranę. Trzymajmy się razem. Tak, trzymajmy się razem. Ojej, szefie, ręce są zmęczone. Nie ma chwili do stracenia. Musimy wysłać cukier do krwi i białko dla mięśni. Więc na co jeszcze czekasz? Przecież do nas należy produkcja cukru i białek. Nic z tego nie rozumiem. Chodź ze mną, pokażę ci coś bardzo ciekawego. Popatrz, co się tutaj dzieje. Dobrze, woda do produkcji żółci. I proszę. Op. O, dobrze, właśnie czekam na sól. Zapraszam do środka. Jeszcze trochę śluzu? A, tak.
Świetnie. O, dobrze, więcej wody. Do produkcji żółci potrzeba wody. Czy to jest nowa próbka? Tak, szefie, spełnia wszystkie wymagane standardy. To żółć najwyższej jakości. Doskonale. Możesz ją zanieść do zatwierdzenia. No. Proszę, szefie, ja to wezmę, nie stłukę. Gorące, prawda? Zabieraj to natychmiast. To próbka żółci, którą pan zamawiał. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji. Mistrzu, to bardzo ważna sprawa. Cała fabryka żółci stoi. E? O! A co wy tutaj, młodzieńcy, wyprawiacie? Stłukliście próbówkę z naszego laboratorium. Jako laborant powinieneś być bardziej ostrożny, chłopcze. No trudno, co się stało, to się nie odstanie. A co było w tej fiolce? To była próbka żółci, żeby ją pan zatwierdził. Skoro tak, możecie od razu rozpocząć produkcję. Tak jest. Próbka zatwierdzona. Dobrze. Ruszamy. Aż się od tej krzątaniny w głowie kręci. My się wszystkim zajmiemy, a pan niech się zdrzemnie. Tak będzie najlepiej, bo gdy mistrz jest śpiący, to robi się marudny. Świetnie, żółć już prawie gotowa. Uwaga, odsunąć się, będę odkręcał główny zawór. O, moja czapka! Mniam, uwielbiam masło. Mógłbym je jeść nawet bez chleba. Co to jest? Cholesterol, ni mniej, ni więcej. Co? Do czego on służy? Używamy go do produkcji wielu rzeczy, żółci, błon komórkowych, nawet hormonów. Nie trzeba go wiele, ale bez niego bylibyśmy zgubieni. Soli, potrzebna sól. Zapraszam cząsteczki soli. Cukier potrzebny w tej komórce. Zapraszam. Skakujemy, skoro nas potrzebują. Cząsteczki cholesterolu wchodzą tutaj. Jesteście potrzebne do budowy błony komórkowej. Wejdźcie do pojazdu. Zapraszam. Aha, przywiozłeś mi trochę cholesterolu. Tak, świeżutki, maślany, prosto z wątroby. Uwaga, spuszczam wiaderko! Wciągajcie! Świetnie nam idzie, jeszcze trochę i robota skończona. O, co wy tłuszczyki wyprawiacie? Rozejdźcie się, bo zaraz będzie zator. Uwaga, uwaga! W tętnicy wieńcowej numer 4 tworzy się poważny zator. Ograniczony przepływ krwi. Niech wątroba natychmiast przerwie produkcję cholesterolu. Powtarzam, niech wątroba przerwie produkcję cholesterolu. Przecież to nonsens. Wątroba nie wyprodukowała tego cholesterolu. Umyłeś ręce? Na pewno zapomniałeś, jak zwykle.
gliniarze, wiejemy. We właściwym momencie zaczniemy się mnożyć. A czemu nie od razu, stary? Dobrze, że pytasz, koleś. Od razu wychodzi twoja straszna głupota. Jesteśmy przecież wirusami zapalenia wątroby. Zrobimy zamach na wątrobę i zniszczymy całą produkcję chemiczną. No, za mną! Hej, nukleotydy! Podwiozę was! Wskakujcie! Dokąd jedziesz? Prosto do wątroby, przez żyłę wrotną. Świetnie! Hej, ty! Masz coś do otlenia? No. No? Wiozę kwasy nukleinowe, które właśnie zostały strawione. Proszę spojrzeć. Dobra, zabieraj je do rybosomu. Tylko żwawo. Wewnątrz komórki znajdują się rybosomy, małe linie produkcyjne do produkcji białek. Rybosomy syntetyzują białka według instrukcji zakodowanych na długiej nici RNA przysłanej przez jądro komórkowe. Spójrzcie, koledzy. Ta nić RNA została wysłana przez jądro komórkowe. A wiecie, co tu się produkuje? Białka. Więc bierzemy białka i w nogi, tak? Dureń! Białka obchodzą mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. No dobra, więc powiedz, co będziemy robić. Widzisz? To jest piękny rybosom. Rybosom jest fabryką. Ale nas nie obchodzi, co on produkuje. Właśnie, ale możemy dać mu nowe zakodowane instrukcje, czyli nasz własny materiał genetyczny. Spójrzcie, użyjemy go do przeprogramowania fabryki. Będziecie zdziwieni, gdy zobaczycie, co zacznie produkować. A, tak. Ciach. Mam nadzieję, że ci na górze wiedzą, co robią. My tylko wypełniamy polecenia. Hej! A? Ogłaszam alarm, sprawa jest poważna. Zaatakował wirus zapalenia wątroby typu A. Wzywam wszystkie siły obronne. Sytuacja jest coraz gorsza. Wiesz, niedobrze mi. Nie wiem, co się stało. Może się przejadłem. Może, ale to mi wygląda raczej na żółtaczkę. A? Zainfekowane komórki ostrzegły sąsiadów, którzy już rozpoczęli produkcję interferonu, żeby się bronić przed wirusem. Świetnie! Interferon bardzo nam pomoże. Witam, interferonowi bohaterowie. Potrzebna nam wasza moc. Naszą komórkę zaatakowały siły zła, hordy wirusów, zapalenia wątroby typu A. Interferon zatrzymał ekspansję, kapitanie. Tempo replikacji wirusa spada. I właśnie teraz my uderzymy. Wezwij wszystkie pojazdy do kontrataku. Wzywam wszystkie limfocyty. Rozpocząć namnażanie. Ach.
Cześć, stary. Jak się czujesz? Już dawno zaległeś, nie nudzi ci się? Biedny jesteś. Jest lepiej, ale czułem się paskudnie. Nie mogłem prawie niczego jeść, bo lekarze kazali mi przejść na dietę. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Kamila Klimas-Przybysz, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Wystąpili Stanisław Brudny, Jacek Wolszczak, Andrzej Chudy, Janusz Wituch, Mieczysław Morański, Andrzej Arciszewski i inni.